W tym filmie będziemy oswajać się z pojęciem zbioru. Zobaczymy, co to jest zbiór i kilka podstawowych operacji, jakie się na zbiorach przeprowadza. Zbiór to jest jedno z podstawowych pojęć w matematyce. Powiedzmy, że mam zbiór, który nazwę X. Mógłbym nazwać go jakkolwiek, jakąkolwiek literą, czy jakimś znaczkiem, mógłbym dać mu imię Szymon, Adam, czy cokolwiek ale jak po prostu nazwę go literą X. No i teraz zbiór zwykle w matematyce. Podaje się w ten sposób, że wylicza się jego elementy. Elementami zbioru może być wszystko. Mogą być kolory, ludzie, zwierzęta, samochody czy inne zbiory. Tutaj w naszym przykładzie rozważymy najprostsze obiekty, czyli liczby. Powiedzmy, że mam zbiór pewnych liczb. No i to będzie na przykład, nie wiem, 3, 12, 5, 13. No i. Wylicza się te elementy zbioru, oddziela się je przecinkami i zamyka w taki nawias klamrowy. I to oznacza, że mamy zbiór złożony z takich elementów, jak tutaj są wyliczone. No i zbiór to jest taka kolekcja rozróżnialnych unikalnych elementów. Na przykład takich jak tutaj wypisałem. Powiedzmy teraz, że mam drugi zbiór, który nazwę Y. Zbiór Y będzie się składał z takich liczb: 14, 15, 6 i 3. Czyli mam takie dwa zbiory. No, i teraz powiedzmy, że chcę zdefiniować taką operację. Co to jest przecięcie tych dwóch zbiorów? Przecięcie zwane również iloczynem zbiorów lub częścią wspólną zbiorów, to znowu będzie zbiór. I to będzie zbiór złożony z tych elementów, które należą do zbioru x. I należą do zbioru y, czyli należą jednocześnie do obu tych zbiorów. Czyli możemy kojarzyć sobie ten symbol przecięcia ze spójnikiem logicznym i, bo bierzemy te elementy, które należą do zbioru x i należą do zbioru y. No to jakie to będą elementy? Trójka należy do zbioru x i należy też do zbioru y, więc będzie należała do przecięcia. Więc napiszemy sobie tutaj trójkę. W tym przecięciu. Dalej, 12 należy do x, ale nie należy do y. 5 należy do x, ale nie należy do y. Tak samo 13 należy do x, ale nie należy do y. Również każda z tych liczb nie będzie należała do przecięcia, bo nie należy do zbioru x, a należy tylko do zbioru y. Czyli wspólne elementy już wyliczyliśmy. Czyli w tym wypadku przecięcie naszych dwóch zbiorów to będzie zbiór jednoelementowy złożony tylko z liczby 3. Druga operacja, jaką poznamy, to jest suma zbiorów. Oznaczona takim symbolem. Suma zbiorów X i Y to jest znowu zbiór złożony z tych elementów, które należą do jednego zbioru lub do drugiego zbioru. Czyli tu sobie możemy to skojarzyć ze spójnikiem logicznym lub. No to jakie to będą elementy? No, będzie trójka, bo należy do X. 12, 5, 13, dalej 14, 15, 6. Wypisałem wszystkie elementy zbioru X, potem wypisałem te pierwsze trzy elementy zbioru Y, no i teraz tej trójki nie muszę wypisywać drugi raz. I to jest kluczowy moment, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że zbiór to jest kolekcja pewnych unikalnych elementów. To nie, jest, to nie są na przykład oceny w dzienniku, że można mieć 3 truje, 5 dwój, trzy szóstki i tak dalej. Tutaj ta trójka to jest pewien unikalny obiekt. Więc nie ma sensu tutaj wyliczanie tej samej trójki jeszcze raz. Gdybym napisał tu jeszcze raz trójkę, to by było bez sensu, bo to jak gdybym napisał jeszcze raz ten sam element. Więc na tym kończymy wypisywanie elementów zbioru, który jest sumą tych dwóch zbiorów. Bo każdy element wystarczy wypisać tylko raz. Czyli ponieważ trójkę już tutaj wypisałem, to nie ma sensu pisać jej jeszcze drugi raz na końcu. Czyli suma tych dwóch zbiorów będzie się składała z siedmiu elementów. No i w tym kontekście pojawiają się często ilustracje zwane diagramami Wena, uczenie. No i to są takie obrazki, które rysujemy często w szkole. Które symbolizują nasze zbiory. Powiedzmy, że to jest zbiór wszystkich liczb. No i w tym zbiorze mamy nasz zbiór x, który się składa z jakich liczb? Była trójka, mieliśmy 12, mieliśmy 5, 13. Takie mieliśmy liczby. No i powiedzmy, że mam mój zbiór y. No i tutaj od razu narysuję go tak, że się częściowo pokrywa ze zbiorem x. I właśnie zawiera tę liczbę 3, która należała do części wspólnej, która była elementem wspólnym. Te pozostałe elementy zbioru Y to jest 14, 15 i 6. A trójka należała do obu tych zbiorów jednocześnie. No i na tym diagramie, właśnie ta część to jest przecięcie naszych zbiorów. Przecięcie X i Y, czyli część wspólna. No a suma to jest cała ta powierzchnia, którą teraz na czerwono tutaj zakreskuję. Czyli to jest suma naszych zbiorów x i y. No dobrze, żeby to sobie utrwalić, to zróbmy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że mam takie zbiory. Że mam zbiór A, który się składa z takich liczb. 11, 4, 12 i 7 powiedzmy. No, i mam jeszcze zbiór B, który się składa z liczb 13, 4, 12, 10 i 3. No, i teraz tak samo jak w poprzednim przykładzie, powiedzmy, że chcę obliczyć przecięcie tych dwóch zbiorów. Przecięcie, czyli taki zbiór, który się składa z elementów, które należą do jednego zbioru i należą do drugiego zbioru. No to zobaczmy. 11 należy do A, nie należy do B. Czwórka, o czwórka jest dobra, bo należy i do A, i do B. Czyli będzie czwórka w przecięciu. 12 też należy do obu zbiorów. Czyli mamy 12. No i to już będzie koniec, bo siódemka nie należy do B. A 10, 3 i 13 nie należy do A. Czyli przecięcie się będzie składało z takich dwóch elementów. No a suma będzie się składała z następujących elementów. Powiedzmy, że wypiszę sobie najpierw wszystkie te elementy, które należą do A, czyli 11, 4, 12 i 7. No bo wyliczam wszystkie te elementy, które należą do jednego zbioru lub do drugiego. Tutaj potem mamy 13 i teraz czwórki nie piszę, bo czwórkę już mam w tym zbiorze. 12 też już występuje w tym zbiorze, czyli zostaje jeszcze 10 i 3. Czyli suma będzie się składała z takich elementów. No i teraz nie ma żadnego znaczenia, w jakiej kolejności ja te elementy wypiszę. Mógłbym napisać na przykład najpierw elementy zbioru B, potem elementy zbioru A, albo w dowolny inny sposób je pomieszać. Ważne jest tylko, które elementy do tego zbioru należą. No i to jest suma tych dwóch zbiorów.